Mniszek jest rośliną dorastającą do 10-30 cm i kwitnącą od kwietnia do maja. Jego liście wyrastają z przyziemnej rozety, na której tworzą się szypułki kwiatostanowe. Liście są głęboko powcinane, a ich blaszka jest podłużna, owalna lub lancetowata. Kiedy liście okrywy odchylą się, powstaje puszysta kula tak zwanego dmuchawca. Mlecz natomiast dorasta do wysokości pomiędzy 40 a 150 cm. Jego pędy wyrastają z łodygi, podczas gdy pędy mniszka wyrastają bezpośrednio z ziemi. Mniszek nie jest owłosiony, a na łodydze kwiatowej ma jeden koszyczek. Zawiera również biały mleczny sok, który nie występuje w łodydze mlecza. Mniszek jest rośliną leczniczą. Zawiera inulinę, kwasy fenolowe i sole potasu. Mlecz może być szkodliwy, głównie dla zwierząt, ponieważ zawiera alkaloidy,